jak każdy włos każdego ssaka, czyli ma takie łuseczki. I te, dzięki temu właśnie poszczególne włókna zaczepiają się o siebie. I ona sprawia, że nitka się skręca. A tutaj w palcach nawkuje, ile ma być. A ma być tyle, żeby było równo po całej długości. No właśnie, żeby nie było jakichś zgrubienia, prawda? Nie zawsze mi się tak wydaje, ale założenie jest takie właśnie. Jak już jest kawałek, to można to nawinąć na... Czak, czak, czak. I z czasem coraz więcej powstaje. Jak już jest taki ciężar, który utrudnia skręcanie takiej samej ilości, to można to zdjąć.